Cześć, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Banach i dzisiaj mam Wam do pokazania oto mini wieżę z funkcją radia i głośnika Bluetooth, konkretniej model MMS-10 od Manty, współpracy z którą powstał ten materiał. Głośnik dostajemy w takim oto pomarańczowym, charakterystycznym pudełku, na którym znajdziemy podstawowe informacje, takie jak to, że jest wyposażony w Bluetooth, w radio FM, karaoke z echem, czy masę innych ciekawych funkcji. Po rozpakowaniu pudełka zobaczymy, że na wyposażenia poza samym głośnikiem są dwa przewody, jeden USB-A na USB typ C do ładowania, drugi AUX, pilot, podstawkę pod telefon oraz papierki. Głośnik mini wieża wykonana jest dobrze i solidnie. Przy potrząsaniu nic w środku nie lata, a kiedy ją ściskam i macam, nic nie trzeszczy, więc sprzęt wykonany jest solidnie. Co do jakości samych materiałów, to tył głośnika wykonany jest z czarnej, lekko chropowatej płyty MDF, natomiast przód i rączka są zrobione z czarnego, matowego plastiku. Jedyne zastrzeżenia mam do tej wkładanej podstawki i rączki, nie są one wykonane z najładniejszego plastiku. Wygląd głośnika to kwestia indywidualna. Jednym może się on nie podobać, natomiast inni stwierdzą, że jest to kawał ładnego sprzętu, więc na temat wyglądu nie będę się tutaj rozwodził. Sami musicie ocenić, czy on się Wam podoba, czy nie. Jedynie do czego chcę się tutaj doczepić to LEDy, które migają na różne kolory. Bardzo nie lubię takiego efektu i szkoda, że brakuje tutaj możliwości ustawienia, by świecił tylko jeden wybrany przez nas kolor. Jedyną opcją, by głośnik nam nie migał, to całkowite wyłączenie LEDów. Przyglądając mu się dokładnie z tyłu, możemy zobaczyć, że tutaj znajduje się bass reflex oraz klapka z plombą. Po bokach urządzenia znajdziemy po jednym głośniku osłoniętym plastikowym czymś. Od spodu zostały umieszczone cztery dość wysokie plastikowe nóżki, a od góry znajdziemy plastikową rączkę do przenoszenia i trzymadełko na telefon. Przechodząc do przodu głośnika zobaczymy od prawej pstryczek od zasilania, port do ładowania, gniazdo AUX, czytnik kart USB-A oraz dwa złącza jack, małe i duże. Patrząc kawałek dalej zobaczymy lekki relikt przeszłości, czyli antenkę. I nie mówię tutaj tego uszczypliwie. W dalszej części filmu dowiecie się, o co mi chodziło. No i przyszła pora na front, bo tutaj właśnie dzieje się najwięcej. Poza LEDomanią znajdziemy tutaj dwa głośniki, których tak notabene ten kolor tu w środku jest jednym z moich ulubionych kolorów i takie miałem właśnie auto, w sensie w takim kolorze, ale to taka mała dygresja, bo znajdziemy tutaj też 6 przycisków i pokrętło, które jest również 7 przyciskiem. No i na samej górze króluje wyświetlacz pokazujący tryby, poziom głośności i tak dalej. Wyświetlacz jest czytelny, nawet w słoneczny dzień widać wszystko to, co powinno być na nim widać. A do zestawu został dorzucony też taki oto mały, zwykły, standardowy pilocik, który umożliwia sterowanie wszystkimi funkcjami mini wieży. Bez trudu zmienimy głośność, przeskoczymy do następnego nutki, czy włączymy i wyłączymy głośnik. Minusem pilota jest to, że działa na zasadzie diody IR, a nie Bluetootha, więc musimy za każdym razem celować nim prosto w urządzenie. Wspomniałem, że pilocikiem możemy sterować funkcjami tego głośnika, więc jakie w ogóle on ma funkcje? Ano jest ich trochę. Po pierwsze znajdziemy tutaj najprostsze, zwykłe radio, które działa dobrze i jak to bywa z radiem, dużo zależy od lokalizacji, ale u mnie na moim zadupiu łapało wszystkie większe radiostacje i lokalne też, więc czego chcieć więcej. Kolejną istotną funkcją i dla mnie chyba najistotniejszą jest puszczanie muzyki za pośrednictwem Bluetootha, co też działa bardzo dobrze, nie zrywa połączenia, nie miałem problemu, żeby nie chciał się połączyć z telefonem, nie zauważyłem też opóźnienia, więc jak odpalimy film, też da radę oglądać go bez tak zwanego desynchro. No i mamy też tutaj możliwość odtwarzania muzyki z kart microSD oraz pendrive'ów, ale tylko takich, które nie mają więcej jak 32 GB pamięci. Poza tym z tej mini wieży możemy zrobić sobie urządzenie do karaoke z echem dzięki temu, że mamy tutaj wejście na mikrofon zarówno duży, jak i mały, ale od razu mówię, w zestawie nie znajdziemy żadnego mikrofonu. Na chwilę wrócę jeszcze do przycisków i tego, co one w ogóle robią i kolejno od lewej strony zmiana trybu, nagrywanie, equalizer i włączenie mikrofonu oraz trzy następne sterujące muzyką. Pokrętło z kolei poza głośnością może regulować również basy oraz treble, a przytrzymując go wyłączamy LEDy. Dobra, nie będę Wam puszczał tutaj muzyki, żeby pokazać Wam jakość dźwięku, bo to jest po prostu bez sensu. No, mikrofon złapie ten dźwięk, Wasze głośniki odtworzą to zupełnie inaczej, więc takie coś jest bez sensu, a ja po prostu Wam powiem, w jak moim odczuciu jest ten dźwięk, a w moim odczuciu jest dobrze, ale nie idealnie. Przede wszystkim głośnik gra głośno i przy głośniejszym ustawieniu nie trzeszczy, co jest dużą zaletą, bo jeśli przy full głośności coś nam by trzeszczało, to musimy się liczyć z tym, że za jakiś czas głośnik może po prostu wydawać niefajne dźwięki nawet przy cichej muzyce. Tutaj tego na szczęście nie ma. Wysokie jak i niskie tony są dobrze słyszalne,
normalny, chociaż nie są one równe i w zależności od głośności basu potrafi być raz mniej lub więcej, dlatego ja od siebie polecam ustawić basy na 16, a treble na 10. To, na co zwróciłem uwagę, to brak szumu charakterystycznego przy Bluetoothie. Znaczy jest, bo to taka specyfika tego połączenia, ale jest on na tyle cichy, że praktycznie niezauważalny. Podsumowując, jak na cenę 240 zł, ten głośnik gra dobrze. I teraz przyszła chwila dla danych technicznych. A że jest ich sporo, to żeby Wam nie zanudzać, tutaj powiem Wam najważniejsze, a te resztę wyświetlę gdzieś tutaj obok. Więc zacznijmy od tego, że mamy tutaj Bluetooth 5.0, pasmo przenoszenia to 20 Hz do 16 kHz. Moc wyjściowa jest równa 40 W, a wbudowany w niego akumulator starcza na około 5 godzin ciągłego grania. Podsumowując, jest to dobry głośnik zarówno dla osób starszych, które lubią i chcą słuchać radia, jak i młodszych, które wolą korzystać z Bluetootha, czy też już powoli odchodzącego do lamusa MP3. W moim odczuciu pod tym względem ten głośnik jest wszechstronny i nada się dla każdego. Jakość dźwięku jest dokładnie taka, jaką bym się spodziewał za około 250 zł. Wygląd to nie moja bajka, ale wiem, że jest cała rzesza ludzi, którym się on spodoba. Koniecznie dajcie znać, co wy myślicie o jego wyglądzie, a podsumowując podsumowanie, jest to dobry głośnik radio w cenie około 250 zł. Jeśli szukacie czegoś na działkę, do kuchni czy jakiegokolwiek innego miejsca i wizualnie podoba Wam się ten głośnik, to śmiało możecie rozważyć Mantę, bo tutaj i wizualia, i głośnik, i sama jakość jest naprawdę spoko poziomie i za 250 zł moim zdaniem jest to głośnik, który warto rozważyć. A teraz dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że on Wam się podobał. Jeżeli tak, to wpadajcie na moje inne filmy. Teraz zmieniła się jakość, bo mam nową kamerę, no i przy okazji chciałbym Wam powiedzieć, że zmienimy trochę recenzje na takie bardziej, żeby ich było więcej i były trochę lepsze. Małe zmiany na kanale niedługo będą, także co, zapraszam Was na kolejne odcinki, do zobaczenia i cześć!